Witajcie, Grzegorz Bożek, miesięcznik Dzikie Życie. Zapraszam do krótkiego podsumowania rocznika 2020 w miesięczniku Dzikie Życie. W skrócie zaprezentuję wszystkie wydania, które ukazały się w minionym roku. A był to 26 rok istnienia miesięcznika Dzikie Życie. W tym roczniku ukazało się 10 wydań i rozpocznę od pierwszego wydania, które zawsze od lat liczymy od numeru lutowego. Tak się bowiem składa, że mamy w roczniku wydanie grudniowo-styczniowe. 10 wydań, pierwsze z nich to numer lutowy i tutaj obszernie potraktowaliśmy sprawy ochrony dzików. Też w kontekście presji na te zwierzęta, które zostały poddane, można powiedzieć, eksterminacji. Kilka tekstów, bardzo ważny numer, ale oczywiście w tym wydaniu były inne tematy. Świętokrzyski Park Narodowy, Zielony Dekalog dla nastolatków pisany przez profesora Grzegorza Gabrysia, czy też o etycznym fotografowaniu dzikich zwierząt. Wydanie lutowe. A teraz wydanie marcowe i tutaj kryzys klimatyczny, czemu poświęcić nasze życie? Bardzo ciekawy artykuł Dara Jamaila, amerykańskiego dziennikarza, który stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób radzić sobie z kryzysem klimatycznym, jak do niego podchodzić z takiej perspektywy indywidualnej, osobistej. Ponadto w tym numerze o lasach, ukraińskich Karpatach i planach organizacji Olimpiady Zimowej Lwów 2030. O ochronie zakrzówka, o jarstwie i w tym wydaniu rozpoczął się cykl tekstów prawnych, okiem prawnika i aż do końca wydania 2020, czyli numeru grudniowo-styczniowego, w każdym z wydań ukazywał się kolejny tekst z tego cyklu. Wydanie kwietniowe to czas początku też kryzysu covidowego. Nie omieszkaliśmy ten temat również potraktować w jakiś sposób w dzikim życiu, więc okładkowo jest o wirusie i co dalej, ale oczywiście poza tym o prawach zwierząt i obszerna rozmowa z Karoliną Kuszlewicz o jej też świeżo wydanej książce w tamtym czasie, o sukcesie ochrony przyrody w sprawie Borżawy w Ukrainie, wreszcie o ochronie Irbisa, czyli Pantery Śnieżnej. Wydanie majowe to okładkowo o sukcesie w sprawie elektrowni Ostrołęka C. Rekwiem dla węglowej Ostrołęki pisze o tym temacie Diana Maciąga. Poza tym w tym wydaniu przemysł odzieżowy w koronawirusie. Bardzo interesujący artykuł Magdaleny Płonki o kondycji przemysłu odzieżowego i o odpowiedzialnej modzie. W wydaniu tym jeszcze Władysław Taczanowski, ojciec polskiej ornitologii, czyli taki tekst historyczny i dźwiękowy szlak Odry. Wydanie czerwcowe, jeden z ważniejszych tematów, które podjęliśmy na łamach Dzikiego w całym roczniku, temat leśny i on pojawi się jeszcze w późniejszych wydaniach. O reformie lasów mówimy poważnie, tekst Sylwii Szczutkowskiej, można powiedzieć programowy dotyczący reformy leśnictwa. Ten główny artykuł, który znajduje się w tym wydaniu, to jest analityczny tekst o najważniejszych problemach na linii lasy państwowe, prawo, ludzie i przyroda oraz koniecznych zmianach, które powinny dokonać się jak najszybciej. Artykuł zawiera, cytuję ze wstępu, listę 10 kluczowych problemów, które pokazują, gdzie i w jaki sposób leśnicy muszą dokonać zmian, aby spełniali zarządzanie oparte o wiedzę, a nie doraźną politykę i utrwaloną mapę wpływów. Poza tym w tym wydaniu
O przekopie Mierzei Wiślanej, o etyce ekologicznej w nauczaniu Jana Pawła II i o weganizmie w sporcie. Także dosyć różnorodna tematyka. Wydanie lipcowo-sierpniowe, czyli jak zawsze na wakacje, bo to można też to wydanie traktować jako wakacyjne, podwójne, chociaż oczywiście o tej samej objętości. I tutaj od przyrody zależy nasze przetrwanie. To jest publikacja naszych zasad, czyli zasad wydawcy miesięcznika Dzikie Życie, pracowni na rzecz wszystkich istot, odwołanie się do takich podstawowych naszych wartości, przypominamy je i w pewien sposób aktualizujemy ze względu na to, że świat zmienia się, również te nasze zasady musiały uwzględnić zmiany zachodzące na świecie. W tym wydaniu żegnamy też profesora Ludwika Tumiałojcia, który zmarł w roku 2020, a był jedną z jaśniejszych postaci nauki w świecie ochrony przyrody. O Świętokrzyskim Parku Narodowym po raz kolejny, o neutralności klimatycznej. Jest też rozmowa o Jerzym Harasymowiczu z autorem książki o nim, Alanem Weissem, i o tygrysie amurskim w kulturze ludów Syberii. Różnorodna tematyka. Wrześniowe wydanie to biomasakra, czyli również temat leśny, a ponadto dzieci i polowania, ochrona ryb w rzekach, o książkach Dara Jamaila i Rebeki Solnit i o ruchu Back to the Land Movement, więc również dosyć obszernie różne tematy traktujemy. Wydanie październikowe okładkowo odnosi się do spraw scenariuszy kryzysu klimatycznego i tym, jak sobie z nim radzić, jaką strategię podjąć w podchodzeniu do działalności proekologicznej, proklimatycznej, bo tutaj są różne scenariusze. I piszę o tym w tekście, który jest tematem okładkowym, Richard Heinberg, amerykański dziennikarz i edukator. Ponadto w tym wydaniu o integralnej ekopsychologii pisze Ryszard Kulik. Jest po raz kolejny o Świętokrzyskim Parku Narodowym. To kolejny temat, który pojawiał się kilka razy w tym roczniku Dzikiego Życia. Jest też o Janie Kochanowskim, ale przyrodniku z Grodna, i o araukali chilijskiej. Wydanie listopadowe traktuje o temacie leśnym, o rezerwacie Madohora w Beskidzie Małym. Czas powiększyć ten rezerwat. Pisze o tym Monika Stasiak. To miejsce zagrożone inwestycjami w górach. Miejsce, gdzie toczy się już sprawa samego Beskidu Małego od ponad 10 lat i inicjowania ochrony tego obszaru. Bardzo ważny artykuł. Ponadto w tym wydaniu o wrocławskich polach osobowickich, o krzemionkach w Świętokrzyskiem, o łowiectwie. Jest tutaj prezentacja książki wydanej w tym roku pod redakcją Doroty Probuckiej. Wreszcie o Sylwestrze w Tatrach i o zapomnianej postaci Janiny Maszewskiej-Knapek, która jest, można powiedzieć, taką zapomnianą działaczką ochrony zwierząt z czasów międzywojnia. I ostatnie wydanie w roku 2020 to grudniowo-styczniowe, również wydanie podwójne. I tutaj gospodarka leśna po raz drugi, obszernym tekście Sylwii Szczutkowskiej. Pora na lasy dla ludzi i przyrody to artykuł okładkowy, gdzie mówimy o tych społecznych postulatach jako stowarzyszenie piórem Sylwii Szczutkowskiej. Odnosząc się też do tego tekstu z czerwca i do odpowiedzi, które na ten tekst udzieliła instytucja Lasów Państwowych na łamach przeglądu leśniczego. W wydaniu tym również Wandana Shiva ze swoim przesłaniem, które było opublikowane w czerwcu 2020 roku na świecie. Jest też o komiksowej antologii Ostatnie Drzewo, o seksie w naturze i o cieczewiu oraz świętej dziupli. Więc też na koniec trochę luźniejszych tematów, bardzo różnorodnych. I taki był też, mogę powiedzieć, cały rok w Dzikim Życiu, w którym to, jak zawsze,
staraliśmy się zainteresowywać Was, czytelników i czytelniczki, różnymi tematami. To jest, mogę powiedzieć, cały rocznik Dzikiego Życia, czyli 400 stron czytania, i jeśli ktoś miałby z Was ochotę sięgnąć do tych wydań, to wszystkie oczywiście one są dostępne w wersji cyfrowej, w dowolnym formacie, EPUB, MOBI, czy też w PDF-ie. Wystarczy tylko zaglądnąć do naszej strony dzikiejżycie.pl na zakładkę sklep, albo zdobyć część z tych wydań, bo niektóre są już rozprzedane w wersji papierowej. 4 z tych 10 wydań są już niedostępne, ale 6 wciąż jeszcze można zdobyć, także zachęcam mocno. Korzystając z tej okazji jeszcze, że podsumowuję ten rok, powiem, że w Dzikim Życiu w tych 10 wydaniach ukazało się prawie 160 tekstów, było tam 16 wywiadów, 49 felietonów. Aby można było opublikować, wydać i rozdystrybuować te 10 wydań, pomagało redakcji aż 120 osób, które to udostępniały swoje teksty, realizowały wywiady, udostępniały nam rysunki, fotografie. Była też liczna grupa wolontariuszy i wolontariuszek, którzy pomagali nam wysyłać Dzikie Życie z naszej redakcji do prenumeratorów i prenumeratorek. Także za te wszystkie, za to wszystko, co zrobiliście dla Dzikiego Życia, wielkie podziękowanie. Bez Was oczywiście ta gazeta nie byłaby w tym kształcie, w jakim jest, i nie byłoby tych wielu tekstów, które się w tym czasopiśmie znalazły. I tym samym zapraszam do korzystania z naszych zasobów. Strona dzikiejżycie.pl to jest to miejsce, gdzie można znaleźć wszystkie nasze teksty i inne archiwalne roczniki. Można też korzystać z naszego sklepu, gdzie sięgnąć do archiwalnych wydań, nie tylko z tego rocznika. Wreszcie, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do współpracy redakcyjnej, autorskiej. Można do nas pisać. Jesteśmy otwarci na różnorodne tematy. I oczywiście ten rok to nie tylko wydawnictwa tych 10 numerów, ale również pojawialiśmy się jako patronat medialny, patronowaliśmy wielu książkom, filmom, płytom muzycznym, festiwalom, spotkaniom. Było tego dosyć dużo. Byliśmy aktywni w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku Dzikiego Życia i Twitterze, oraz co ciekawe, i to nas bardzo cieszy, liczba prenumerat w stosunku do rocznika 2019 wzrosła o 10%, więc to czytelnictwo urosło, z czego się cieszymy, bo oznacza to, że więcej osób interesuje się sprawami ochrony przyrody, i mamy nadzieję utrzymać ten trend w 2021 roku. Jeszcze raz wielkie podziękowanie za rok 2020. Zaglądajcie do nas. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego dzikiego. Trzymajcie się.